Obczarcia miotła powstaje na skutek zmian genetycznych, wirusowych i bakteriologicznych. A nazwę ma taką zwyczajową, ponieważ kiedyś, gdy nie potrafiono wytłumaczyć, skąd to się dzieje, że sosna wygląda inaczej, czyli czart, czyli złe moce brały w tym udział i coś zrobiły, że tak się stało. I od tego taka nazwa ludowa czarcia miotła. Ta rośnie tu już co najmniej 10 lat. Jest wyjątkowo duża, jak twierdzą leśnicy, największa. Czarcia miotła jest tak jakby rakiem na zdrowym organizmie. Zmierzwione i gęste gałęzie czerpią soki z pnia sosny. Żyją, można by tak powiedzieć, że żerują, a zarazem żyją w symbiozie. Choć sosna żywicielka pomału obumiera. Stąd tak trudno w naturze znaleźć tak rozłożyste miotły. Zmieniona genetycznie sosna produkuje szyszki także zmienione. Z nich często hodowane są nowe gatunki sosen. Ze względu na swoje ozdobne walory są one cenione w szkółkarstwie. Powstają z nich nowe gatunki krzewów, które później zdobią przydomowe ogródki.